Ale korzystając z okazji, że my prowadzimy tą dyskusję, wydaje mi się, że Mateusz, że masz jakieś pytanie. Tak, Adam, mam pytanie. No więc mam pytanie do każdego z was. Szachmat. Więc pytanie jest, gdybyście mogli się przeprowadzić do jednego kraju, to gdzie? I miasta? I drugie pytanie, bo to są dwa pytania w jednym. Gdybyście mogli pojechać gdziekolwiek na wakacje, to gdzie byście pojechali na wakacje? Czyli przeprowadzka, wakacje. Czas start. Jestem podłączony. Dobrze. Więc gdzie ja bym pojechał? Najchętniej to bym nie wyjeżdżał. Lubię Polskę. Jeżeli miałby się przeprowadzić gdzieś na stałe, to bym nie chciał raczej. Jeżeli bym już miał gdzieś się przeprowadzać, to chyba mimo wszystko najchętniej bym pojechał w jakieś podobne rejony. Czyli gdzieś, gdzie w miarę będzie kultura mi bliska, czyli nie wiem, może jakieś Czechy, Słowacja. Czechy. A jeżeli chodzi o wakacje, to bardzo chętnie bym, ja lubię, lubię stare budynki. Także chętnie bym pojechał gdzieś, gdzie zobaczę dużo starych budynków. W skrócie. Czyli do Gdańska. No w Gdańsku tak, ale w Gdańsku już widziałem. Także... W Gdańsku można kupić świetną rzecz, mianowicie bilet do Gdyni. Pozdrawiam Gdynię, jestem z Gdyni. Kontynuujmy może naszą dyskusję. Kto następny na ochotnika? Dziewczyny, chłopaki? No ja tam, gdzie wszędzie chciałam być, to byłam. Praktycznie. Ale no tak, i nie bez powodu też wróciłam do Polski, bo fajnie mi się tu mieszkało, zanim wyjechałam i wróciłam, bo chciałam to mieszkać po prostu znowu. Czyli Polska jest najlepszym krajem do mieszkania na świecie. No, aczkolwiek bardzo podobało mi się też w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie jest cały rok są fajne temperatury, gdzie wydaje się, że ludzie żyją trochę wolniej, trochę spokojniej, mają siesty i tak dalej. I myślę, że na starość może coś tam tego, w te terony bym chciała. A wakacje? Gdyby, nie wiem, ktoś, nie wiem, twój chłopak, czy ktoś tam chciał się zabrać na wakacje, to gdzie najlepiej? Myślę, że w Gdyni jest fajnie. Gdynia. Wiem, jak tam dojechać. Prezydent miasta Gdyni pozdrawia. Kto kolejny? Ja mieszkam bardzo blisko granicy z Czechami. O, Czechy. Jak sobie robię taką przebieżkę, to mi to zajmuje gdzieś 40 minut i jestem po czeskiej stronie. I tak prawdę mówiąc, gdybym się miał wyprowadzić z Polski, to bym się przeprowadził o 7 kilometrów na czeską stronę albo 30 kilometrów dalej na Słowensko i na Słowację. I dlatego, że mentalność ludzi w tamtym kraju, w tamtym rejonie jest bardzo podobna do mentalności ludzi na Śląsku Cieszyńskim. Wszyscy mówią jednym językiem, po naszemu. Spotykamy się Polacy, Czesi i Słowacy razem. Ja mówię po polsku, ktoś mówi po czesku, ktoś inny po słowacku. Na konferencyjnym stole na przykład dyrektor misji Wycliffe'a z Czech, z Polski i Słowacji. I każdy swoim językiem mówi. Przychodzą Amerykańcy czy Niemcy, słuchają. Po jakim tutaj rozmawiacie? Po polsku, po czesku i słowacku. Także to jest rejon, do którego bym się miał przeprowadzić, a jeżeli chodzi o wakacje, to bym wziął rower i przejechał z Kristiansand na Nordkap. Tak. Czyli mądrze, ale wierzymy, że coś takiego jest. Całą Norwegię. Na razie mam tylko jedną trzecią zrobioną, także chciałbym to kiedyś zrobić. Na północ od Czech. Czyli do góry. Do góry. Okay. No to fajnie. Dan? Tak, Afryka. Na mieszkanie czy na wycieczkę? No oba. Fajnie by było tam mieszkać, ale powiem, że... Ale muszę ci powiedzieć krótko tę historię. Pojawił tekst, SMS na mój telefon 2 miesiące temu i ktoś mówi, Dan, ja, bo jestem pastorem zawodowo i on mówi, czy możesz mi udzielić ślub w Ruandzie? Myślałem, że żart, napisałem oczywiście i po kilka tekst dzwonił do mnie, okazuje, że to jest prawdziwe, więc za 3 tygodnie lecą do Ruandy, aby udzielić ślub Polakiem. No, więc moje marzenie tam. Ale nie będzie tam mieszkać, będą tam tylko kilka dni i wrócą. Ale może zapomnisz paszportu i zostaniesz. No. To już. Agnieszka? Ja chyba jednak chciałabym zamieszkać na stałe w południowej Karolinie, dlatego że było to najbliższe nieba miejsce na ziemi, w jakim mieszkałam.
Z tego powodu, że to jest właśnie ten pas biblijny i to jest dosyć, naprawdę bardzo sympatyczna kultura. Ci ludzie mają napisane na tablicach rejestracyjnych samochodów smiling faces, beautiful places. I to rzeczywiście jest prawda. Bardzo przyjemnie się tam mieszka. I trochę też z tego powodu, o którym Dan wspomniał na koniec w swoim wystąpieniu, że ja raczej jestem taką osobą trochę mało praktyczną i bardzo oderwaną od rzeczywistości, więc bardzo myślę, by to pozytywnie na mnie wpłynęło, gdybym mieszkała akurat w Stanach. Natomiast na wakacje to sobie pomyślałam, że jednak chciałabym pojechać do Rosji. Teraz bym pojechała. Pojechałabym pod Moskwę. Tam są takie miejsca właśnie w tak zwanym Załatoje Kolco Rosji, czyli taki okrąg, w którym są jeszcze bardzo stare właśnie cerkwie, które pamiętają czasy średniowiecza. I bardzo chętnie bym się tam zatopiła i pojechałabym sama. Nieźle. Nietypowa odpowiedź. Nietypowa. Ja słyszałem, że pod Moskwą jest metro, ale nie wiedziałem, że tam są cerkwie. No spoko. Bardzo dziękuję za profesjonalne odpowiedzi. Adam, mamy... czy ty masz jakieś pytania? Tak, mamy pierwsze pytanie do Dana. Dan, czemu przyjechałeś do Polski? To jest ciekawe. Pracowałem w Niemczech przez kilka lat jako pastor młodzieżowy na bazie amerykańskiej, takiej wojskowej. Zajmowałem młodzieży w kościele i przyjechałem... aby być mówcą na jakiejś konferencji. Miałem 24 lata wtedy i wjechałem do Szczecinku, taki wiocha blisko Szczecin. I szok byłem, w 1988 roku i zaczynam wrócić co roku i nagle facet mi pytał, mówi, Dan, to szkolenie, że prowadzisz, bardzo mnie potrzebujemy w kraju. Czy możesz pomagać nam, znajdziesz kogoś, który mógł, wiesz, no, organizować takie szkolenie regularnie, mieszka tutaj? Mówiłem, tak, szukam. A on mówi, czy może to ty? Mówi, nie, to nie ja. I dwa lata później przeprowadziłem się tutaj, bo powiedziałbym, że Bóg mi przekonał, że to by był dobry sposób, aby inwestować w mojego życiu i pomagać innym. I tak zaczyna. Myślałem, że kilka lat tu będzie mieszkać, ale dalej jestem. I jeszcze jesteś z nami, wytrzymałeś. No tak. Super, bardzo się cieszymy. Mamy pytania od publiczności? Oczywiście mamy pytania. Pierwsze pytanie jest do Angeliki. Dotyczące samotności. Więc są takie pytania składające się z dwóch pytań. Więc czy samotność wynikała ze zmęczenia, czy braku chęci do budowania relacji? I drugie, czy tylko ludzie w kościele byli zainteresowani budowaniem relacji z tobą? A możesz poprosić powtórzyć pierwsze pytanie? Pierwsze pytanie, czy samotność wynikała ze zmęczenia, czy z braku chęci do trzymania kontaktu z ludźmi? No to jest jakby... to obie rzeczy się łączą, bo kiedy jesteś taki zmęczony, że nie chce ci się wychodzić do ludzi, no to jakby automatycznie ich unikasz, prawda? A to drugie pytanie? Czy tylko ludzie w kościele byli zainteresowani budowaniem relacji? No nie, oczywiście, że nie. Więcej osób było zainteresowanych budowaniem relacji, ale po prostu widziałam, że na dłuższą metę, żeby w takie głębsze zainwestować relacje, po prostu... z ludźmi z pracy albo z jakimiś, co poznałam w Dubaju, czasem te tematy nam się rozjeżdżały. Nie mieliśmy potem po jakimś czasie o czym rozmawiać albo nie wiem, no, nie interesowały mnie te same sprawy, więc automatycznie łatwiej było po prostu nawiązać relacje z ludźmi z kościoła. Ale nie tylko ludzie z kościoła są zainteresowani nawiązaniem relacji, oczywiście. Okej, dziękuję bardzo. Agnieszko, pytanie do ciebie. W jakiej części Rosji byłaś? Tutaj ktoś napisał, że też był w Rosji i jego doświadczenie otwartości Rosjan jest trochę inne. Stąd to pytanie. Byłam na południu, w Rostowie nad Donem. Rzeczywiście rozumiem, co to na myśli, tak? Bo ja powiedziałam, że Rosjanie są mało otwarci w pierwszym kontakcie. Natomiast kiedy się przelezie już przez ten wysoki płot albo wypije się ileś tam z nimi tych szklanek, herbaty i spotka, są niesamowicie serdeczni. Jest też jeszcze taka kwestia, że co innego jest być gościem, jeśli jesteś przyjmowany jako gość i ja bardzo dużo podróżuję przez to, że czytam książki albo oglądam sobie różne rzeczy, jak czytam sobie rowerem do Afganistanu, to jest też prawdą o Rosjanach. Jeżeli jesteś gościem, czyli tak zwanym przybyszem znikąd, oni otworzą przed tobą twój dom,
i zaserwują ci posiłek, że się czujesz jak na własnym weselu. Więc to jest prawda. Ja mówiłam bardziej o czymś takim, kiedy mieszkasz tam przez 5 lat i widzisz, w jaki sposób jesteś postrzegany jako osoba z innej kultury. To jest troszeczkę co innego. I myślę, że o naszym kraju też możemy to powiedzieć, tak? Że zwłaszcza jeżeli ktoś był na Zachodzie i widział, jak to wygląda na Zachodzie. Ja w Stanach doświadczyłam czegoś takiego, że jeżeli jesteś z innej kultury, to jesteś tam po prostu swego rodzaju atrakcją, a to jest takie szczere, że oni chcą ciebie poznać, są ciekawi tego, skąd jesteś, w jaki sposób jesteś inny. Więc to miałam na myśli, mówiąc, że Rosjanie są zamknięci z taką obawą może czy nieufnością, tak? Że raczej kątem oka będą się przyglądać tym dziwnym Amerykanom czy Polakom, niż radośnie się ucieszą. A skąd jesteś? Jak to fajnie, że mogę doświadczyć kontaktu z osobą z innej kultury? Mhm. A nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Chyba tak. Dziękuję. Jerzy, czy zdarzyły ci się jakieś niebezpieczne sytuacje ze strony szamanów? Albo tobie lub innym misjonarzom? No i pewnie, czy byś mógł jakąś opowiedzieć. Bezpośrednio ja byłem w rejonach, gdzie są szamani. Widziałem szamanów w akcji, ale niebezpieczeństwa nie doświadczyłem. Nie wiem, czy odprawiali obrzędy, żeby mnie ukatrupić, czy nie. Ale mój przyjaciel, który pracował w Nepalu, jak go wyrzucili z Nepalu, pojechał do Peru i pracował w dżungli amazońskiej, gdzie jako misjonarka, tłumaczka Biblii pracowała jego siostra. I pewnego dnia podróżowali po rzece i już było wieczór i ona mówi, wiesz co, tutaj mieszka taki szaman, to spróbujemy tutaj, może u niego zanocujemy. I zanocowali, on dom na palach, pokazał miejsce każdemu, gdzie mają nocować. Nad ranem siostra Burkharda budzi się, czuje, że ją ktoś dusi. Że ma ręce na szyi tutaj, czuje ręce na szyi. Próbuje zrzucić te ręce, nie ma tych rąk. I tak mówi, Jezus! Jezus! I to zniknęło. Rano zjedli śniadanie, popłynęli, odpłynęli, jakby się nic nie stało. Jakiś czas później podróżują znowu w tym samym rejonie dżungli i w międzyczasie się dowiedzieli, że ten szaman postanowił, że będzie chrześcijaninem. Postanowili go odwiedzić i zapytać, dlaczego postanowił zostać chrześcijaninem. I on wtedy mi odpowiedział, słuchaj, w zeszłym roku, jak żeście byli u mnie, nad ranem poszedłem do dżungli, odprawiałem obrzędy, żeby cię zabić. I kiedy wróciłem i zobaczyłem, że ty żyjesz, przeżyłem szok. Po raz pierwszy mi nie wyszło. I zrozumiałem, że moc, po której ty stoisz, jest większa niż moc, po której ja stoję. I to spowodowało, że postanowił zostać chrześcijaninem. W takich rejonach ludzie chcą być po stronie większej mocy. I no, chrześcijanie mają potem problem, jak mówią, że Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Pokaż to. Pan Bóg sam w swoim czasie to demonstruje. I tutaj ten przykład mogę podać właśnie z życia, nie mojego osobistego, ale ze świadectwa mojego serdecznego przyjaciela. Dziękuję bardzo. Pytanie do Foki. Mówi się, że takie zdanie, popularność pomaga mówić o Bogu. Czy udaje się to stosować w praktyce? To jest pierwszy raz. Także mam nadzieję, że mi wychodzi. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tą popularnością. No. No, że nie wiem, że popularnie jest, nie wiem. Że ja jestem popularna, tak? No, o to chodzi, że jesteś popularna. I jak to wpływa na mówienie o Bogu? Bo podobno popularnie, czasem piłkarze tak mówią, koszykarze, prezydenci, piosenkarze, różne takie postacie mają takie wyznania. I czy jak to w twoim życiu wygląda? Do tej pory raczej nie przez bloga albo przez jakieś wydarzenia, to jest pierwsze, ale jak najbardziej w takich osobistych relacjach, czasem w pracy dawało się takie tematy schodzić i to było fajne. To było fajne, bo wiedząc, że już raczej tych ludzi nigdy nie spotkam, to mogłam mówić naprawdę, co myślę. Więc tak. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Adam, chyba masz jakieś pytanie. Tak, pytanie do Macieja. Co odczułeś, kiedy wróciłeś do kraju po tak długim czasie spędzania go gdzie indziej?
Więc dla mnie, o, to jest w ogóle ciekawe pytanie. Dlatego, że ja wyjeżdżając marzyłem o tym właśnie, żeby się znaleźć już w Polsce z jednego powodu. Ja czułem się źle w Ameryce, dlatego że niewiele potrafiłem tym ludziom dać. Zorientowałem się, że nawet kiedy już zacząłem czytać Biblię i zrozumiałem, że żyję nie dla siebie, ale żyję dla Boga i takie życie da mi szczęście, to zorientowałem się równocześnie, że ci ludzie nie otwierają na tyle drzwi, żebym był w stanie wnieść jakąś dobrą wartość, jakąś przemianę w ich życie, w jakiś sposób im usłużyć. I okazało się, że niesamowicie, tak jakby można powiedzieć, z rozpędem wszedłem w Polskę. W sensie takim, że o ile wcześniej byłem strachliwym i spłoszonym dzieciakiem, to wtedy jak już wiedziałem, czego chcę, to dużo łatwiej było mi się znaleźć w Polsce. I no, zacząłem uczestniczyć w obozach różnych chrześcijańskich, gdzie byłem wychowawcą. Zacząłem też prowadzić albo pomagać w prowadzeniu spotkań młodzieżowych, na których jakby czytaliśmy Biblię i to naprawdę mnie zaczęło uzupełniać. Nie? Także ja po tak długim czasie można powiedzieć, że poczułem się jak ryba w wodzie. Nie? Że wreszcie jestem gdzieś, gdzie mogę dać tyle, gdzie mam coś do dania i ludzie chcą to brać. Dodana czy dodania? Dodania, okej. To jeżeli jesteśmy przy powrotach, jakby każdy z was około pół minuty, minutę powiedział, co było dla was szokiem kulturowym, kiedy wróciliście lub pierwszy raz byliście w naszym kraju, w Polsce? Czyli pierwszy raz mówię tutaj dodana akurat, ale kiedy wy wróciliście? No to może ja powiem z takiej... Znaczy, mówi się, że Polacy to tacy straszni ludzie, którzy narzekają i w ogóle zawsze im mało i tacy negatywni i tak dalej, ale powiem, będąc w różnych krajach na całym świecie, na przykład na Zachodzie i potem jak powróciłam do domu i widząc to, jak Polska przez te parę lat się zmieniła na lepsze, jak się rozmijały drogi, jak jest pendolino i mogę szybko dojechać do Krakowa, jak naprawdę Polska staje się coraz bardziej otwartym krajem, to było takie dla mnie największe zaskoczenie, na taki bardzo pozytywny, bo my często właśnie, o, my jesteśmy tak daleko, że a na Zachodzie to tak i tak. A ja mówię, nie, ale jakby idziemy w tym kierunku i to mi się tak podobało. Czyli jest dobrze, jest lepiej niż się wydaje. Dobrze. Super. No nie chciałabym zepsuć opinii naszego kraju, ale... Uwielbiamy kontrasty. Po 5 latach mieszkania w Stanach miałam tak zwany odwrócony szok kulturowy, gdy przyjechałam do Polski i naprawdę było mi ciężko. Myślę, że dochodziłam do siebie przez następnych 5 lat, zanim się poczułam z powrotem jak w domu. Dlatego, że mieszkałam w takim miejscu, gdzie przez okrągły rok było słońce, gdzie rzeczywiście ludzie wyglądali, nie wiem, pewnie byli szczęśliwsi, bo mieli łatwiejsze życie, życzliwsi, bardziej otwarci, uprzejmi. No i też myślę, że nie bez znaczenia było to, gdzie mieszkałam, w tym konserwatywnym rejonie biblijnym, gdzie naprawdę czułam się akceptowana tak jak nigdzie na świecie i zachęcana pozytywnie, tak jak Dan mówił, możesz wszystko, jeśli tylko chcesz. Naprawdę w takim pozytywnym znaczeniu. Odważ się marzyć przed Bogiem, odważ się mówić Mu o swoich marzeniach, planuj dla Niego duże rzeczy. I wróciłam do Polski, gdzie akurat jesienią, gdzie zakutani w autobusach ludzie zaspani, tak, bo ciemno jeszcze jest, a oni jadą do pracy, gdzie kobiety z siatami, bo nie mają garażu obok kuchni, gdzie się przechodzi przez drzwi. No i to było dla mnie trudne, bo to wpływa, to bardzo wpływa na to właśnie, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się czujemy, czy się uśmiechamy, czy... Więc przepraszam, ale takie miałam odczucia. Może to wynikać też z czasów, które były. To było dawno, czy nie? 100 lat temu. Miejmy nadzieję. Młodzi ludzie, jest nadzieja, także... Jest nadzieja. Jerzy? Jednym z moich działań to jest między innymi rozbudzanie świadomości misyjnej w Polsce, a głównie wśród chrześcijan. I powiem wam, że największe moje dołki związane ze służbą w tym temacie, w zakresie, to jest obojętność. W niektórych miejscach, w niektórych środowiskach na sprawy dotyczące misji, obojętność na to, czy ludzie mają dostęp do Pisma Świętego, czy nie mają.
Jeżeli ludzie nie kochają Pisma Świętego, nie czerpią z niego na co dzień, są zupełnie obojętni, by dać to Słowo Boże innym ludom, które na to czekają. Inna rzecz, bardzo często bywam na Ukrainie wśród Romów, którzy żyją biedniej. Byłem w Kalkucie, byłem w Bombaju, widziałem slumsy Bombaju, widziałem slumsy Kalkuty, ale jak pierwszy raz pojechałem na Ukrainę, to dla mnie to był szok. To był jeszcze dwie skale niżej warunki życia Romów na Ukrainie. Przywoziliśmy zdjęcia, pokazywaliśmy to. Wiele kościołów zareagowało bardzo pozytywnie, ale też wielu chrześcijan w ogóle nie chciało, jakby się wzbraniało przed tą informacją, nie chciało otrzymywać informacji o biedzie, dlatego że myśmy mieli mentalność, my jesteśmy biedni i Zachód powinien nam pomóc. A jeżeli oglądamy obrazki z warunków życia Romów na Ukrainie, to nagle sobie uświadamiamy, o, my jesteśmy bardzo bogaci, są ludzie dużo biedniejsi od nas i powinniśmy im pomóc. Także mój szok taki wiąże się z tym, z tą odpychaniem czasami informacji o potrzebach misyjnych w środowiskach polskich chrześcijan. Okay. Dan? Ciekawe pytanie. Myślę o tym kilka razy. A kiedy tam pojechałem, oczywiście fajnie, że wszyscy mówią po angielsku i tak, wiesz, swobodnie i taki miłość, ale pamiętam raz też, że chciałem kupić hamburgerę, ale kobiety tam mi powiedziały całe życie, bo daj mi hamburgerę, nic więcej, nie chcę słyszeć, jak się czujesz i tak dalej, i tak dalej. A w drugiej stronie wróciłem do Polski, biegałem, mówiłem hej, no i kobieta mówi, a co masz do mnie? No, ja przepraszam, ale powiem to, co ja bardzo lubię z tego strony, inaczej niż twoje pytanie, kiedy wrócę tutaj, jest, że kiedy zadać jakieś pytanie, co myślisz o Bogu, czy jakieś tam głębokie pytanie, często słyszą, aha, ciekawe, myślą. I kiedy Polacy mówią, że myślą, to znaczy, że myśli. Amerykanie nie do końca, no. Gada, ale nie myśli do końca. No, ja, to jest zbyt krytyczne, ja wiem. Ale to bardzo, bardzo czują tutaj siebie, że możemy rozmawiać i ludzie myśli, zastanawia się i potem podaje decyzję. Bardzo to lubię. To ma znaczenie dla mnie. Maciej, króciutko, 20 sekund i potem ostatnie pytanie. Ja miałem pozytywny szok i dla mnie na przykład było ciekawe, jak leciałem nad Ameryką, wyjeżdżałem, to patrzyłem na to, jak te pola są długo, cały czas jest jedno zboże, dajmy na to, i potem dopiero jest wielki kawał i jest następne, a przelatywałem nad Polską i wszystko było różnorodne. Że wszystko było po prostu zupełnie drogi połączone, różne. Wiem, że dla wielu z nas to może jest problem, ale prawda jest taka, że mnie to zachwyciło. Nie? Mnie to wtedy akurat zachwyciło. Dzięki. Dan, w jakim języku ty się modlisz? Polski, angielski, panamski, filipiński? Ja. Yeah. Najbardziej po angielsku. To jest, powiedziałbym, że język serca. No właśnie, language of the heart. No. Ale kiedy jestem z ludźmi, z Polakami, no to mogą pomodlić się. Ale muszę tłumaczyć Boga. No. A, tłumaczyć Boga dla nas. To jest. Dzięki takim ludziom w ogóle wierzymy. Ciekawe pytanie. No? Dziękuję bardzo. Adam, masz jakieś jeszcze pytanie? Nie mam, ale jeżeli jest jeszcze od publiczności jedno pytanie, które uważasz, że jest godne czasu, tak. Jeszcze? Dobrze, no to pytanie, ostatnie pytanie może. Do Angeliki. Czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprawiła się sytuacja robotników fizycznych na budowach, głównie z Filipin? Naprawdę jest takie pytanie, ja go nie napisałem. No dobra, to może opowiem tutaj trochę, dlaczego miałoby się poprawiać, jaka jest sytuacja z tego, co wiem, tam taka właśnie pracowników fizycznych. Nie poznałam żadnego pracownika fizycznego osobiście, ale widziałam niejednokrotnie, jak byli na przykład wywożeni takimi wielkimi autobusami na budowy, gdzieś tam w środku, w centrum Dubaju, czy właśnie tam, tylko wiecie, w Dubaju jest plus 50 stopni w lato i to jest taka temperatura, którą mogą podać do, jakby do obiegu, bo jeśli będzie więcej, to nie mogą pracować na zewnątrz, więc nie wiemy, ile naprawdę czasem jest w lato stopni. Także ci pracownicy fizyczni wtedy też pracują. Fakt, że pracują wtedy na zmianę, pracują w ciągu nocy,
do rana często, ale w ciągu dnia też widziałam. Wiem też, że mieszkają za Dubajem w jakimś innym emiracie, gdzie wszyscy mieszkają, nie wiem, w pokoju 10-12 osobowym. I kiedy na przykład lecą do domu moją byłą linią lotniczą, Emiratami, to cieszą się, że mają swoją łazienkę na przykład, tak? Że idą do łazienki, mogą się zamknąć na chwilę, przynajmniej sami. Zarabiają może tak 800-900 zł na miesiąc. Dlatego właśnie mówi się, że Dubaj to jest kraj takich, miasto takich kontrastów, gdzie z jednej strony są szejkowie od złota i od Ferrari, a z drugiej strony właśnie tacy ludzie, którzy budują to całe imperium. Niestety nie wiem, co się zmieniło, bo bardzo ograniczony jest tam dostęp do informacji. Internet jest też częściowo cenzurowany przez władzę, więc wiem, że to są takie informacje, których raczej się nie znajdzie gdzieś w stronach internetowych w samym Dubaju. Może gdzieś tutaj poza, ale no, niestety nie mogę do końca odpowiedzieć. Okej, dziękuję bardzo. Na tym zakończymy nasz panel dyskusyjny. Bardzo dziękuję gościom. Podziękujemy naszym gościom brawami. Dziękujemy gościom. Dziękujemy, możecie usiąść.